Raz, dwa, trzy, cztery, dwie marchewki, trzy selery. Proszę Państwa, no w Warszawie taka burza dzisiaj, 13. 13 wszystko zdarzyć się może. No to właśnie. Ale no cóż, my do przodu idziemy. Nasza linia edukacyjna, proszę Państwa, dzisiaj mamy 13 wszystko zdarzyć się może. No to więc tak, naród polski w 523, jak z Woli, z Bemowa wracam, przez dworzec zachodni, jest niepocieszony, wściekły, wszystko jest źle. W tych czasach daj spokój, ludzie są niezadowoleni, niemili, niesympatyczni, do autobusu kto wpadnie, to leci szybko usiąść, młodzi się rozsiedli, pięknie to wygląda, młódź twoja rozrodzi ci się. Proszę Państwa, głupota na głupocie, bo ludzie zajmują miejsca starszym, ale nawet kobieta i młodsza, i otuszy, i taka, i ciężarna, i inna, no muszą stać, a ten 523 to raz pusty, raz pełny, w sytuacji, gdzie ludzie nie są porządni, nie są uczciwi względem pracy, nie są uczciwi, nie są rzetelni, dlatego tak jadą, jeden potem za drugim, 523. Ale po szturchiwanie, po chrumchiwanie, po brechiwanie typowe jest dla Warszawy. Niestety, mydło i powidło, ktoś to bardzo dobrze powiedział i na nic lepszego się nie zanosi, pomimo, że jest linia mysia. Teraz na razie trzeba się wziąć za tą Hankę. Już Hanka, nawet ten Wynio powiedział wczoraj, że Hanka dostanie się do kicia. No, ze względu na złodziejstwo mieszkaniowe. To nie są jakieś takie rzeczy, z których mogłaby się jakoś tam wytłumaczyć. Ona się z tego nie będzie mogła wytłumaczyć, gdy nadaje nasze radio Tok FM Eurokoncita Barbie Baby Langstrom Extra, ani na piękną buźkę. No, Hanka jest grubaską taką, ma buźkę grubą Hanka. No i mówię do tego Wynia, że podobna jest do Chinki. Także proszę Państwa, no cóż, jeszcze można byłoby tutaj powiedzieć w następnej audycji.